Proszę. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym naszym wtorkowym śniadaniu z RODO. Dzisiaj witam Państwa w tym szczególnym dniu, w którym obchodzimy Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. W tym roku już to 14 raz obchodzimy to jakże zapomniane święto, także oczywiście czekamy na życzenia, prezenty i inne takie różne oczywiście gadżety. Tak naprawdę, Szanowni Państwo, o tyle jest to ciekawe, z punktu widzenia ochrony danych osobowych, że nie jest to żadne święto gdzieś tam propagowane. Ono nie ma jakiegoś tam wymiaru ogólnoeuropejskiego i rzeczywiście dla tych stowarzyszeń i podmiotów, które zajmują się ochroną danych osobowych, są czymś jakby na kształt dnia, w którym możemy podsumować dotychczasowe zmiany dotyczące ochrony danych osobowych. Najprawdopodobniej jeszcze w styczniu, a może już nie zdążymy w styczniu, przygotujemy dla Państwa takie krótkie podsumowanie ubiegłego roku. Wiadomo, no, najciekawsze będą oczywiście kary, odwołania od tych kar, decyzje sądów, wycieki i ich jakby podłoże. Ale to oczywiście dopiero musimy ten okres zamknąć. W dniu dzisiejszym pozwolę sobie odpowiedzieć na 7 pytań, które wpłynęły w ostatnim czasie. No i oczywiście zachęcam Państwa jak zwykle do zadawania pytań zarówno drogą audio, jak i za pomocą czatu. Jeżeli nie ma pytań na początku, to oczywiście przechodzimy do pierwszego pytania. Kiedy należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania z podmiotem świadczącym usługi medycyny pracy? Szanowni Państwo, bardzo dużo jest pytań, które dotyczą medycyny pracy, ponieważ różne są opinie dotyczące obowiązku zawierania umów powierzenia przetwarzania danych. Z założenia nie musimy podpisywać umowy z podmiotem, z placówką świadczącą nam usługi medycyny pracy w sytuacji, kiedy przekazujemy naszemu pracownikowi skierowanie do ręki, on z tym skierowaniem idzie do tego naszego podmiotu świadczącego nam te usługi medycyny pracy, a podmiot ten staje się jego administratorem danych jako administrator danych swojego pacjenta. Pozwoliłem sobie tu przygotować taki wykres, on może nie jest zrozumiały, w zasadzie chyba w ogóle nie jest zrozumiały, więc już go omawiam. Mamy naszego pracownika. Jeżeli przekażemy mu skierowanie, to on z tym skierowaniem idzie do naszego podmiotu przetwarzającego i wówczas ten podmiot przetwarzający otrzymuje status administratora danych w stosunku do danych swojego pacjenta. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że umowa główna musi zostać zawarta, no ale to jakby jest wiadome. Natomiast bywają sytuacje, w których wzór czy projekt umowy współpracy przedstawia nam właśnie ta placówka świadcząca usługi medycyny pracy. Wówczas posiadając na przykład taki zapis, jaki ostatnio zdarzył się, Szanowni Państwo, podczas opiniowania tej umowy, który wyraźnie wskazuje na przeprowadzanie badań w uzgodnieniu ze zleceniodawcą według załączonych list imiennych. W tym momencie te listy imienne są przesyłane bezpośrednio przez administratora danych do podmiotu przetwarzającego. I w tym momencie, Szanowni Państwo, zachodzi już sytuacja, w której musi być zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych. Wystarczyłoby tak naprawdę wyeliminować ten zapis, bo on naprawdę nie ma znaczenia dla nas z punktu widzenia wzajemnej współpracy między pracodawcą a placówką świadczącą usługi medycyny pracy. Przecież wystarczy samo przekazywanie skierowań pracownikom. Pamiętajmy również, że w sytuacji, w której mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której nasza placówka medycyny pracy przesyła nam z fakturami albo na fakturze wpisane imię, nazwisko przebadanego naszego pracownika, wówczas również mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której musimy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych. No, to jest jakby bardzo proste, natomiast bardzo dużo pytań się pojawia. Jasne, że wszyscy chcielibyśmy mieć prostą odpowiedź na tak postawione pytanie, czy tak, czy nie, i tak byśmy działali.
Natomiast niestety, szanowni państwo, no, nie jest tak prosto, nie jest tak łatwo. W zależności od tego, jaką umowę podpisujemy, taką trzeba przeanalizować stosownie do jej zapisów, albo dodatkową umowę powierzenia przetwarzania danych zawrzeć, albo delegować te paragrafy, te punkty paragrafu, które nam rzeczywiście nie odpowiadają, tak żeby dodatkowej papierologii nie tworzyć. Jeżeli nie ma pytań do tego pierwszego, to przechodzimy do pytania drugiego. Kiedy należy zgłosić naruszenie ochrony danych? Kiedy należy zgłosić naruszenie ochrony danych? Zgodnie z artykułem 33 założenie jest takie, aby administrator danych bez zbędnej zwłoki zgłosił do Urzędu Ochrony Danych Osobowych takowe naruszenie. Natomiast oczywiście mamy ten termin zawity 72 godzin, którego rzeczywiście przekraczać nie powinniśmy, chyba że rzeczywiście działania, które podjęliśmy, no, są na tyle skomplikowane, albo to naruszenie jest na tyle skomplikowane, że będziemy musieli rzeczywiście przekroczyć ten termin. Tu proszę zwrócić uwagę, że rzeczywiście w sytuacji, kiedy zgłoszenie dokonujemy po upływie 72 godzin, musimy dołączyć wyjaśnienia przyczyn opóźnienia. No i bardzo dobrze, to jest zwykłe ludzkie działanie. Wiadomo, że są sytuacje w dużych korporacjach, gdzie próba wyjaśnienia chociażby kto odpowiada za naruszenie albo jak dużej liczby danych osobowych dotyczy naruszenie, może przekroczyć tą magiczną liczbę 72 godzin. Natomiast musimy pamiętać o tym, żeby rzeczywiście niezwłocznie po zauważeniu naruszenia przekazać sprawę bezpośredniemu przełożonemu, no i oczywiście inspektorowi ochrony danych, który rozpoczyna czynności wyjaśniające. I proszę mi wierzyć, że ten termin 72 godzin naprawdę jest wystarczający. W większości przypadków, kiedy prowadziliśmy takie czynności wyjaśniające, które albo potwierdzały wystąpienie naruszenia, bądź stwierdzały, że to naruszenie nie powodowało naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, ten okres 72 godzin rzeczywiście był wystarczający. Ważne jest, i to chciałbym podkreślić w związku z ostatnimi sytuacjami, czy ostatnim naruszeniem, incydentem bezpieczeństwa informatycznego, które miało miejsce u jednego z naszych klientów, rzeczywiście chciałbym podkreślić, że istotą zgłoszenia naruszenia jest potwierdzenie faktu, że naruszenie spowodowało czy złamało prawa, czy naruszyło prawa i wolności osób, których dane dotyczą. To jest najbardziej istotna kwestia, ponieważ warto zwrócić uwagę na zapis artykułu 33 ust. 1, że nie podlega zgłoszeniu naruszenie, jeżeli jest mało prawdopodobne, by skutkowało ono ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. To jest jakby kluczowa sprawa w tej sytuacji. I mieliśmy rzeczywiście, szanowni państwo, taką sytuację, a tutaj akurat widzę, jeszcze pojawiło się dodatkowo pytanie, chyba właśnie dotyczące jak najbardziej tej sytuacji, więc pozwolę sobie od razu przywołać. Jak zabezpieczyć pocztę elektroniczną przed utratą danych osobowych? Tak, rzeczywiście, szanowni państwo, to naruszenie dotyczy... Aha, widzę, że to jest pierwsze pytanie, więc może będą jeszcze kolejne. Dobrze, świetnie. Szanowni państwo, warto zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. Bezpieczeństwo teleinformatyczne jest nie tylko związane z ochroną danych osobowych. To jest tak naprawdę bezpieczeństwo danych finansowych i danych nieosobowych, mając już na uwadze również przepisy europejskie dotyczące ochrony danych nieosobowych. O ile istotne jest zabezpieczenie poczty elektronicznej, no to spoczywa już oczywiście na obowiązku, jest to obowiązek administratora systemu informatycznego. W każdej jednostce powinna być osoba, która dba o to bezpieczeństwo. Oczywiście to może być outsourcing takiej funkcji, czy może być to firma zewnętrzna, może to być wyznaczony pracownik, który ma większą czy ponadprzeciętną wiedzę dotyczącą systemów informatycznych, albo po prostu etatowy informatyk, który zajmuje się tym bezpieczeństwem. Rzeczywiście w tych dużych podmiotach są całe działy, które odpowiadają za stronę informatyczną funkcjonowania firmy, nie tylko pojedyncze osoby. Natomiast mamy też takie placówki, które rzeczywiście nie posiadają na etacie
informatyka, który dbałby o to bezpieczeństwo. Natomiast wyraźnie trzeba wskazać, że i tak administrator danych osobowych poniesie konsekwencje w przypadku naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego, jeżeli takowe naruszenie będzie miało miejsce. Nie będzie wtedy tłumaczenia, że nie było pieniędzy na etat informatyka, że nie mamy informatyka, że to nie my, że to ktoś i tak dalej. Dlatego musimy bardzo, bardzo ostrożnie podchodzić do tematu bezpieczeństwa teleinformatycznego, ponieważ coraz więcej danych przetwarzamy w systemach informatycznych, zatem one rzeczywiście biorą górę. Już nie mówię o placówkach publicznych czy podmiotach publicznych, mówiąc ogólnie, które również zobowiązane są do przestrzegania krajowych ram interoperacyjności i innych przepisów i ustaw i rozporządzeń, które rzeczywiście bardzo wysoko stawiają poprzeczkę systemom informatycznym. Natomiast sama poczta elektroniczna przede wszystkim powinna być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych. Dlatego też odpowiednia złożoność hasła. Czy zmieniać hasło, czy nie zmieniać? Szanowni Państwo, tak jak wspominałem nieraz już, RODO nie wymaga okresowej zmiany haseł. Wystarczające jest zatem, aby posiadane hasło zabezpieczyć, a w przypadku, kiedy będziemy zmuszeni przekazać to hasło innej osobie, na przykład kiedy nie ma nas, jesteśmy na urlopie albo na zwolnieniu, ktoś musi odczytać skrzynkę poczty, a nie mamy aliasów albo grup roboczych i ta wiadomość mogłaby zostać przeterminowana, albo przeterminowana odpowiedź na tą wiadomość. Lepiej jest wtedy przekazać hasło dostępowe do tej skrzynki służbowej innej osobie, a po powrocie oczywiście niezwłocznie zmieniamy hasło na równie silne, ale znowu nieznane nikomu. I pamiętając to jedno hasło, rzeczywiście będzie ono bardziej bezpieczne, aniżeli hasło często zmieniane i zapisywane w jakichś kajecikach albo na żółtych karteczkach, podklejane pod klawiaturę, chowane do szuflady itd., itd. Dlatego to jest podstawowe zabezpieczenie. Drugie zabezpieczenie to oczywiście stosowanie protokołów szyfrowanych, które ustawia się oczywiście w aplikacjach, w tak zwanych klientach pocztowych. Czy to będzie Outlook, czy to będzie inny program komputerowy obsługujący pocztę. Jeżeli natomiast korzystamy z poczty za pomocą przeglądarki internetowej, czyli de facto logujemy się do takiego layoutu, który jest przygotowany przez dostawcę poczty, większość providerów takowe systemy prowadzi, wówczas musimy pamiętać o jednej rzeczy. Cały czas na serwerze będziemy mieli dostępne wiadomości odebrane, wysłane i usunięte, czyli przeniesione do kosza. Dlatego musimy co jakiś czas robić porządek w tych folderach. W sytuacji, w której doszłoby do kradzieży hasła, do udostępnienia hasła osobie nieupoważnionej, osoba ta będzie miała dostęp do całej korespondencji, którą wysłaliśmy. Dobry przykład, albo najprostszy przykład, to są wykazy kont dostępowych do platformy e-learningowej, które Państwu wysyłamy co jakiś czas. Wysyłamy je w postaci niezaszyfrowanej, oczywiście bezpiecznym kanałem, bo protokoły są zaszyfrowane, więc między nadawcą a odbiorcą nie ma możliwości podsłuchania takiego przekazu. Natomiast jeżeli ktoś wejdzie do Państwa skrzynki pocztowej za pomocą oryginalnego hasła, które zdobył oczywiście najprawdopodobniej w nielegalny sposób, to będzie również miał dostęp do takich haseł, do tych danych osobowych, które przesłaliśmy. A w związku z tym będziemy mieli już wtedy do czynienia z naruszeniem. Dlatego też warto jest naprawdę korzystać z tych starych protokołów poczty elektronicznej, czyli POP3, po to, aby całą zawartość serwera poczty elektronicznej zbierać na komputerze lokalnym w podmiocie. Wówczas nawet jeżeli ktoś włamie nam się na skrzynkę poczty elektronicznej, zaloguje nam się za pomocą tej strony internetowej na naszą pocztę, nie będzie nic widział. Oczywiście może wykorzystać to naszą skrzynkę do różnych celów, ale nie będzie tam miał dostępu do żadnych danych osobowych. Także to jest moim zdaniem bardzo ważne zabezpieczenie. No albo stosowanie takich metod, które uniemożliwią dostęp do naszej poczty elektronicznej. Nie mówiąc już oczywiście, wracając jakby na początku do tego pytania, przede wszystkim silne hasła. No nikt nie mówi tutaj o hasła zawierających 256 znaków, bo to też nie o to chodzi. Natomiast chodzi o takie zabezpieczenie poczty, aby nikt nie miał do niej dostępu. Najlepsze rozwiązania są rozwiązaniami kaskadowymi, czyli dwuetapowa weryfikacja
tożsamości. Logujemy się podając login, hasło i otrzymujemy następnie albo SMS-a z PIN-em, albo aplikacja wysyła nam potwierdzenie, czy wiadomość, którą musimy potwierdzić, aby uzyskać dostęp do swojego konta. To jest najlepsze zabezpieczenie przed kradzieżą tych danych osobowych, które mogą być zawarte w naszej skrzynce poczty elektronicznej. A jest to rzeczywiście, szanowni Państwo, dosyć duże niebezpieczeństwo. Także sytuacja, o której właśnie mówię, która miała miejsce, no już zaraz będzie 2 tygodnie temu, to rzeczywiście dotyczyła włamania się do skrzynki pocztowej. Całe szczęście rzeczywiście, że tak naprawdę ta skrzynka poczty elektronicznej była czyściutka, opróżniona. Nie było żadnych wiadomości odebranych, nie było żadnych wiadomości wysłanych, ani niczego w koszu, zatem nie doszło do naruszenia, czy w ogóle do prawdopodobieństwa naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Gdyby było inaczej, należałoby właśnie przekazać zgłoszenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. No i ciekawe, co by ewentualnie w konsekwencji działo się dalej. Dlatego no szczęście w nieszczęściu, że doszło do jakiegoś tam incydentu teleinformatycznego, ale nie doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. A tutaj jeszcze a propos motywu 85. Często zadajcie Państwo pytanie, czym tak naprawdę jest naruszenie praw i wolności osób, których dane dotyczą. Mówimy przede wszystkim o uszczerbku fizycznym, o szkodach majątkowych lub niemajątkowych u osób fizycznych. Utrata kontroli nad własnymi danymi osobowymi. To są często teraz akurat Urząd Ochrony Danych Osobowych w związku z trwającymi feriami bardzo często podkreśla, jak niebezpieczna jest kradzież danych osobowych, czy kradzież tożsamości. Przede wszystkim nie zostawiajmy, nie przekazujmy do celowania naszych dokumentów tożsamości, wypożyczając sprzęt narciarski czy jakikolwiek inny. Nie ma do tego podstawy prawnej. Nawet jakiekolwiek skanowanie czy inne wersje pobierania danych są niezgodne z prawem. Chyba, że oczywiście sami wyrazimy na to zgodę. No ale to już jest wtedy ewentualnie naprawdę nasza bardzo duża niefrasobliwość. Kolejne ograniczenie praw, dyskryminacja. Tutaj przy dyskryminacji często, szanowni Państwo, pytacie a propos oceny skutków dla ochrony danych. Rzeczywiście dyskryminacja jest jednym zagrożeń naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą w procesie zatrudnienia. Ale o tym będziemy sobie szerzej opowiadać 6 lutego na szkoleniu dotyczącym właśnie ochrony danych osobowych w kontekście zatrudnienia. Kradzież lub sfałszowanie tożsamości, czyli dokładnie to, co przed chwilą mówiłem. Strata finansowa, a więc wszelkiego rodzaju wyłudzenia kredytów czy pożyczek. Nieuprawnione odwrócenie pseudonimizacji. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, z którym borykaliśmy się swego czasu, analizując wykorzystanie odcisku palca czy możliwości wejścia do obszaru administratora danych za pomocą właśnie odcisku palca. I okazuje się, że po dłuższych uzgodnieniach z firmą informatyczną, która u naszego klienta wprowadzała takowe rozwiązanie, firma informatyczna przekazała nam wyraźną informację, że nie jest zbierany i przetwarzany cały odcisk palca, który można w całości odtworzyć, tak jak powiedzmy takie odciski palca są przechowywane przez policję, ale tylko niektóre charakterystyczne punkty. A w związku z tym, że są to tylko niektóre charakterystyczne punkty, to na tej podstawie nie da się odtworzyć całego wizerunku, całego rysunku naszych linii papilarnych. A więc tutaj akurat nie mogło dojść do odwrócenia pseudonimizacji, zatem też, co ciekawe, nie traktujemy tych punktów, mimo że mamy odcisk palca, nie traktujemy tych punktów jako danych biometrycznych. No, to taka ciekawostka. Również naruszenie dobrego imienia, naruszenie poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową. No tutaj tych tajemnic zawodowych, jak pamiętacie Państwo, bo to też opowiadałem, mamy bodajże 70 par. Lub wszelkie inne znaczne szkody gospodarcze lub społeczne. No i znowu, szanowni Państwo, wracając jakby do początku obowiązywania RODO, RODO jako prawo europejskie jest bardzo ogólne. Należy je uszczegóławiać, należy je doprecyzowywać, dlatego też nie możemy uznać, że strata danych osobowych, która spowodowała szkody osoby fizycznej w wysokości 10 tysięcy złotych,
to nie są znaczne szkody gospodarcze, prawda? To już będzie ewentualnie w dalszych konsekwencjach albo organ nadzorczy, albo sąd będzie rozpoznawał, czy dla tej osoby była to znaczna szkoda, czy też nie. Dlatego starajmy się, aby rzeczywiście te dane były na tyle dobrze zabezpieczone, żeby nie dochodziło do naruszeń, czy to właśnie ze względów informatycznych, czy ze względów organizacyjnych. Tutaj chciałbym podkreślić szczególnie kwestię właśnie zatrudnienia, kwestię nowych osób, które zatrudniamy, usuwania czy informowania nas o tym, że już ktoś przestał z nami współpracować, został zwolniony, przeszedł na emeryturę, bo takowe informacje pozwalają nam na, przepraszam, na zamknięcie w systemie takiej osoby, a tym samym anulowanie wszelkich upoważnień i dostępów do platform czy do systemów, do których wcześniej te osoby miały miejsce. Szczególnie to dotyczy ważnych stanowisk, główny księgowy. Ostatnio tu zmienialiśmy sekretarza w jakiejś firmie, gdzie rzeczywiście ten dostęp był szeroki, dostęp do tych danych osobowych również. Jeżeli nie ma pytań, to szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego. Czy należy aktualizować upoważnienia do przetwarzania danych osobowych po zmianie dokumentacji w system ochrony danych? Dosyć często, szanowni Państwo, dochodzi ostatnio do sytuacji takich, w których rzeczywiście wchodzimy do podmiotów, w których wcześniej jakaś inna zewnętrzna firma prowadziła ochronę danych osobowych i wprowadzała tam swój system albo też w ogóle nie wprowadzała systemu. Natomiast jeżeli spotykamy się z tym systemem, który został opracowany, to oczywiście analizujemy go pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. Przynajmniej na tej zasadzie, jak nam się wydaje, że to jest skuteczne. Oczywiście po nas, jeżeli przyjdą następni, równie dobrze mogą stwierdzić, że to, co robimy, też im nie odpowiada i zmienić to na swoją modłę. No, takie jest życie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, to jest fragment upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Wpisany w sposób chyba bardzo lakoniczny. Nazwy zbiorów zostały wymienione enumeratywnie z polityki, która gdzieś tam się znajduje w firmie, natomiast nie jest dostępna dla żadnego z pracowników. Zatem pracownik, który podpisuje takie, czy odbiera takie upoważnienie, kwitując odbiór tego upoważnienia, bądź też ma świadomość, że ma takie upoważnienie, no nie jest chyba w stanie stwierdzić, do jakich zbiorów ma to upoważnienie mu nadaje możliwości przetwarzania danych osobowych. Nawet nie wskazuje, na jaki zakres przetwarzania to upoważnienie pozwala. Jeżeli założymy, że zbiór numer jeden, załóżmy, to są akta osobowe. Bardzo często w naszych systemach wpisujemy akta osobowe jako pierwszy zbiór danych osobowych. To będzie zawsze pierwszy zbiór, pierwszy proces, no to jest jakby takie bardzo naturalne. To ciężko stwierdzić, do czego ta osoba będzie miała w tym zbiorze dostęp. Czy może dokumenty wypinać, wpinać, niszczyć, czy ma jedynie tylko zgodnie z prawem przetwarzać te dane osobowe. Tego nie wiemy. A jeżeli będzie to system informatyczny, to tutaj nie mamy tak naprawdę żadnej nazwy programu albo żadnego identyfikatora. Oczywiście identyfikator to jest pozostałość po poprzednim systemie prawnym. Zgodnie z rozporządzeniem z 2004 roku rzeczywiście taki wykaz identyfikatorów każdy informatyk powinien mieć. I dzisiaj również uważamy, że taki wykaz identyfikatorów informatycy powinni posiadać, bo wówczas łatwiej jest analizować logi systemu. I już, i tyle. Dlatego też, szanowni Państwo, od razu zwracam uwagę, że ten wzór, który omawiamy, zawierał również oświadczenie o zachowaniu tajemnicy, tak by się wydawało przynajmniej. Ale w treści, którą Państwo możecie zobaczyć, to rzeczywiście głównie dotyczyło systemów informatycznych. Systemy informatyczne, systemy oraz oprogramowania, ale głównie szczegóły technologiczne. No to tu już jest tak naprawdę niezupełnie oświadczenie o zachowaniu tajemnicy w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych, a na tak naprawdę zachowanie tajemnicy przedsiębiorcy. Czyli nie zawsze będzie ono adekwatne, szczególnie w podmiotach publicznych. W szczególności nie będę udostępniać osobom nieupoważnionym nośników magnetycznych i optycznych oraz wydruków komputerowych. To jest akurat dobre rozwiązanie. Nośniki magnetyczne, no to w tym wypadku byłyby dyskietki. No nie wiem, czy ktoś z Państwa używa.
taśmy magnetyczne, które w dużych farmach baz danych są stosowane, to są rzeczywiście potężne urządzenia i też akurat ten klient nie używa nośników magnetycznych. Jeżeli chodzi o nośniki optyczne, to oczywiście możemy stwierdzić jak najbardziej CD, DVD, wszelkiego rodzaju zawierające dane osobowe, ale i wydruki komputerowe. Czyli cały czas mówimy o komputerach. Czyli patrząc na to oświadczenie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wziąć akta osobowe, jeszcze tak się znowu przyczepiłem do tych akt osobowych, wziąć akta osobowe i puścić je w niszczarkę. Bo według tego oświadczenia nic złego nie robimy. Kopiować lub przetwarzać dane w sposób inny niż dopuszczony obowiązującą dokumentacją. No i to jest oczywiście taka moja ulubiona tautologia, nie wiadomo za bardzo o co chodzi. W sposób inny niż dopuszczony obowiązującą dokumentacją. Jaką dokumentacją? Warto wskazywać rzeczywiście w oświadczeniu o zachowaniu tajemnicy takie proste zakazy, które rzeczywiście pracownik nasz może przestrzegać, a nie które będą tylko fikcyjne. No dobrze, tymczasem od razu przechodzimy do kolejnego pytania, bo ono jakby powstało na kanwie poprzedniego. Jaki wzór upoważnienia jest poprawny? Nie ma poprawnego wzoru upoważnienia. Każde upoważnienie powinno być tak naprawdę szyte na miarę. Każde upoważnienie powinno być przygotowane konkretnie pod zakres czynności, zakres obowiązków, który dana osoba wykonuje. Oczywiście sam szablon upoważnienia jest istotny. Upoważniamy do procesów, do zbiorów, które gdzieś tam ze sobą są przecież powiązane. I oczywiście do zakresu przetwarzania, do którego ta osoba ma mieć dostęp. To jest bardzo podobne do uprawnień dostępu do systemu informatycznego. W niektórych systemach informatycznych mamy dostęp tylko do odczytu. Jakiś moduł, na przykład, z którego korzystamy, w pełni mamy odczyt, zapis, modyfikacja, usuwanie. Możemy robić wszystko z tymi danymi. Natomiast w niektórych modułach, z których korzystamy tylko gościnnie, możemy tylko te dane odczytywać, już ich zmienić nie możemy. I tak powinniśmy rozumieć również nadawanie upoważnień. Niektóre osoby, które z założenia pełnią funkcję podstawową, tak jak wielu innych pracowników w naszej organizacji, może na przykład być członkiem takiego zespołu czy komisji socjalnej, jakkolwiek to nazwiemy. I w tym wypadku to upoważnienie dla tej osoby będzie się różniło od pozostałych takich samych osób. Zatem będzie szersze, będzie dotyczyło innych dokumentów albo innych procesów. Tu w zasadzie od razu możemy mówić o procesie, bo pamiętacie Państwo również pytanie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, gdzie też mówimy, że ciężko jest wskazać, do jakich dokumentów ma mieć dostęp osoba z zespołu czy z komisji socjalnej, ale możemy powiedzieć wyraźnie, że to jest proces. Także do tego procesu jak najbardziej możemy mieć dostęp, zatem wszystkie dokumenty, które będziemy w tym procesie przetwarzać, do tych dokumentów ten dostęp, czy to upoważnienie powinno tego procesu dotyczyć. Kolejne pytanie, Szanowni Państwo, czy należy prowadzić rejestr udostępniania danych? To chyba jest wynik jakiegoś szkolenia, Szanowni Państwo, nie wiem, czy kadrowego, czy jakiegoś innego. Rzeczywiście w pewnym momencie pojawił się wysyp takich pytań, czy mamy prowadzić, kto ma prowadzić, co tam wpisywać, jak wpisywać. Nie wiem, gdzie to się pojawiło, nie szukałem źródła jakby tej informacji. Natomiast uważamy, jak najbardziej taki rejestr udostępniania danych należy prowadzić. My takowy rejestr dla Państwa prowadzimy w systemie IDPO. Po zalogowaniu się macie dostęp Państwo do tej ewidencji udostępniania, gdzie rzeczywiście wpisujemy wszelkiego rodzaju udostępnienia danych osobowych. Zarówno w przypadku, kiedy dotyczy to udostępniania podmiotom publicznym, nawet ze względów na przepisy prawa, na przykład policji, kiedy udostępniamy dane na podstawie artykułu 20 o policji, albo innym organom. Dobrze jest, Szanowni Państwo, dla zasady rozliczalności, o której mowa w artykule 5 ust. 2 RODO, wiedzieć, gdzie i komu, i jakie i dlaczego dane zostały udostępnione. W przypadku, no taka sytuacja, monitoring. Zgłasza się do nas policjant, który prosi o udostępnienie nagrania z monitoringu jakiegoś wypadku, który albo z służki, albo zderzenia, albo innego wybryku chuligańskiego, który został zarejestrowany naszym monitoringiem i po pewnym czasie otrzymujecie Państwo informację albo patrzycie w mediach, widzicie nagranie ze swoich kamer, na którym właśnie mamy uwidocznione to zdarzenie, które my w ramach stosowanego monitoringu traktujemy jako dane, dla których jesteśmy administratorem danych osobowych. No, chodzi o wizerunek, prawda? Także
Ta sytuacja jest niebezpieczna, ponieważ może dojść do naruszenia dobrego imienia osób, których dane będą, ten wizerunek będzie udostępniony publicznie. W momencie próby obrony, że to nie my udostępniliśmy na przykład tych nagrań w internecie, na YouTubie, czy nie przekazaliśmy ich w telewizji, do tego właśnie służy ten rejestr udostępniania danych. Ta ewidencja, którą gromadzimy, będzie zawierała odniesienie do pism, które przecież mamy zgromadzone gdzieś w naszej dokumentacji. Dlatego nigdy na słowo, ustnie niczego nie udostępniamy, tylko na piśmie. Wtedy będziemy mieli dowód, że tak i owszem, pochodzi to nagranie z naszego systemu monitoringu, ale w tego i tego dnia przekazaliśmy to nagranie na wniosek zgodnie z pismem temu i temu podmiotowi. I to jest dla nas bardzo istotne, aby wykazać, że to nie z naszej winy doszło do nieuprawnionego udostępnienia danych osobowych. Wręcz przeciwnie, my udostępniliśmy je zgodnie z prawem, natomiast to, co się dalej działo z tymi danymi, nas już nie interesuje. Odpowiedzialność za te dane przejął kolejny organ. Jeżeli w tym czasie ktoś na komisariacie albo gdziekolwiek indziej dokonał kopii takiego nagrania, bo było śmieszne, głupie i opublikował je w internecie, to za to już będzie odpowiadać inna osoba, na pewno nie my. To jest rzeczywiście dosyć dla nas ważna sprawa. Szanowni Państwo, czego potrzebujemy? Jakich informacji, żeby wprowadzać dla Państwa, czy prowadzić dla Państwa ten rejestr? Przede wszystkim najprościej byłoby, abyście Państwo nam przesyłali pisma, które dotyczą tego udostępnienia. A skany pism, czy to z policji, czy z innych podmiotów uprawnionych, wystarczy taki skan do nas przesłać, my już będziemy te dane rejestrować. Natomiast zawsze rejestrujemy datę udostępnienia, podmiot, któremu udostępniono dane. Ważna jest dla nas podstawa prawna. Teraz już jest chyba standard, że policja nawet występując o jakieś dane osobowe, zawsze, czy wizerunek, czyli nagranie monitoringu, zawsze jak podstawę prawną wskazuje przepis ustawy o policji. I tutaj nie ma w tym żadnego problemu, nawet gdyby się zdarzyło, że komendant jakiegoś posterunku, jakkolwiek, cokolwiek by nie mówić o policji, nie wiedziałby nawet, jaka podstawa prawna jest tego jego wniosku, a napisze to pismo, podpisze się i przedstawi pieczątkę, to już my ewentualnie znajdziemy podstawę prawną, czy rzeczywiście to udostępnienie może mieć miejsce. Także też nie starajmy się jakby utrudniać pracę organom, które zostały powołane do takich działań, natomiast pamiętajmy, że musimy zawsze działać tylko w granicach prawa. Nie możemy nie możemy samodzielnie decydować, kiedy możemy dane udostępniać i komu. Nazwa zbioru albo procesu. No rzeczywiście, jeżeli chodzi o monitoring, to jest bardzo proste, natomiast jeżeli chodzi o inne dane, no to w tym wypadku będzie trzeba, i to my już jakby wskażemy, podpowiemy, jaki zbiór, z jakiego zbioru będą te dane, czy z jakiego procesu będą udostępniane. Rodzaj udostępnionych danych. Tutaj często wskazujemy, czy to będzie imię, nazwisko, czy to będą szczególne kategorie danych i wtedy wymieniamy, jakie to będą dane, czy dotyczące stanu zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Oraz imię, nazwisko udostępniającego dane. To jest dla nas bardzo istotna informacja, ponieważ w razie jakichkolwiek problemów, jakichkolwiek pretensji, czy dalszego postępowania w sprawie, będziemy wiedzieli bezpośrednio, z kim kontaktować się w sprawie tego udostępnienia. Jak to wyglądało fizycznie, kiedy nastąpiło przekazanie, na jakim nośniku i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, przechodzimy do kolejnego pytania. Szanowni Państwo, o co chodzi ze zbieraniem maili służbowych przez naszą firmę? Pisaliśmy, szanowni Państwo, że od lutego planujemy uruchomienie mailingu skierowanego bezpośrednio do personelu przetwarzającego dane osobowe. Czyli chcemy dotrzeć bezpośrednio do osób, którzy przetwarzają dane osobowe, no jednocześnie też, których dane dotyczą. Chcielibyśmy, aby tą drogą informować ich o nowych szkoleniach, nowych prezentacjach, o nowych zagrożeniach, które się pojawiają w sieci. Wydaje nam się, że raz, góra dwa razy w miesiącu, chyba że rzeczywiście, przepraszam, będzie tak bogaty miesiąc, że będziemy mieli tyle informacji do przekazania, może się okazać, że będziemy wysyłali te maile częściej. Natomiast to będą krótkie informacje, które rzeczywiście będą bezpośrednio wskazywały. No, pierwszy mail, który chcemy wysłać, to jest poinformowanie wszystkich pracowników
o tym, gdzie jest punkt kontaktowy, gdzie jest platforma e-learningowa. Chcemy też również zaprosić na nasze webinaria, na te nasze spotkania wtorkowe. W przypadku podmiotów, w których obsługujemy kontrolę zarządczą, również chcemy pracownikom przypomnieć o tej platformie, ponieważ tam znajdują się arkusze oceny ryzyka, arkusze samooceny, plan działalności itd. itd. Także to będzie taki pierwszy mail, który chcemy wysłać, przypominający wszystkim pracownikom o tym, żeby rzeczywiście, mając dostęp do tych systemów, korzystali z nich. Ostatnim czasem w części podmiotów zostały rozwieszone, czy to w sekretariatach, czy to w pokojach socjalnych, czy w pomieszczeniach, gdzie rzeczywiście często pracownicy przebywają, rozwiesiliśmy kartki dokładnie zawierające podobne informacje z adresami, z adresami stron internetowych, z adresami mailowymi. I powiem Państwu szczerze, że już taki pewien ruch, taki pik można zauważyć. Rzeczywiście to już pomogło, jest już jakiś oddźwięk, rzeczywiście więcej osób korzysta z tych systemów. Natomiast zanim ktoś z pokoju socjalnego dojdzie do swojego biurka, to zdąży pewnie zapomnieć adres mailowy albo adres internetowy tej naszej strony. Dlatego też chcemy właśnie w ten sposób przypominać użytkownikom o tym, że takie systemy funkcjonują, a nie zawsze pracownicy o tym wiedzą. W niektórych sytuacjach, kiedy mamy pracowników bardzo opornych, którzy nie chcą szkolić się, nie chcą przechodzić tych szkoleń, a i tak podpisują oświadczenie o zachowaniu tajemnicy, pamiętajmy, że to działanie może być dwojakie. Z jednej strony pracownicy, myśląc, że jak nie przyjdzie szkolenia, to nie odpowiada za naruszenie, no tutaj jest w błędzie. Oczywiście my musimy udowodnić jako administrator danych, że zapewniliśmy to szkolenie, zapewniliśmy do niego dostęp. Ale wątpimy, aby Państwo jako kierownictwo albo Państwo jako osoby z sekretariatów, z kancelarii, którzy pozostają z nami w stałym kontakcie, pilnowali tego tematu. Dlatego te osoby, które będą notorycznie nie wykonywać żadnych szkoleń, w ogóle nie będą się logować, będą otrzymywały maile z przypomnieniami. Jednocześnie takie maile z przypomnieniami będą kierowane do dyrektorów placówek, do kierowników działów, w których pracują. Z taką prośbą, żeby rzeczywiście chociaż to podstawowe szkolenie odbyć. Druga rzecz, oczywiście na platformie learningowej macie Państwo dostęp do księgi polityk. A księga polityk jest dla nas, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, bardzo ważnym dokumentem. Tam są wszystkie procedury dotyczące ochrony danych osobowych. I istotne jest, aby każda osoba miała możliwość zapoznania się z tą księgą polityk. Co będzie dalej, zobaczymy. No, rzeczywiście wydaje nam się, że to rozwiązanie może mieć pozytywny oddźwięk i na tym nam najbardziej zależy. W przypadku, kiedy mówimy o mailach służbowych, bo te są dla nas jakby najprostsze do obsługi, bo wtedy dalej kwestia przetwarzania danych osobowych dotyczy wiążącej nas umowy powierzenia przetwarzania danych. Natomiast gdybyście Państwo przesyłali dane prywatne, czyli maile prywatne, będziemy musieli dodatkowo przekazać klauzulę informacyjną oraz klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych właśnie w tym dodatkowym celu, w innym celu, aniżeli wynikający z tych statutowych działań podmiotów, które Państwo reprezentujecie. No ale uważam, że i tak jest gra warta świeczki i te osoby, które będą chciały wypisać się z tego naszego mailingu, będą miały taką możliwość. Na dole można kliknąć na link, nie chcę otrzymywać więcej wiadomości i już, zostanie ta osoba wypisana. No ale oczywiście zostanie to również odnotowane w naszym systemie i niezwłocznie zgłoszone najwyższemu kierownictwu, żeby wskazać, że rzeczywiście ta osoba, jej jakby niechęć do ochrony danych osobowych może niestety mieć przełożenie na ewentualne naruszenie ochrony danych osobowych. Także tutaj trzeba jakby wyważyć taki złoty środek. Też nie chcemy oczywiście, bo nie można za dużo wysyłać maili, które mogą zostać potraktowane przez niektórych jako spam, ale z drugiej strony nie możemy też pozwolić sobie na to, aby pracownicy byli całkowicie nieświadomi, że w ogóle jakaś ochrona danych osobowych jest. Niestety zdarza się tak, że inspektor ochrony danych, który został dla Państwa, został oddelegowany do Państwa dyspozycji, został zgłoszony przez Państwa, jest nierozpoznawalny w Państwa firmie. To się oczywiście zdarza, szczególnie w tych dużych podmiotach, ale
W niektórych przypadkach naprawdę jest to śmieszne, bo wchodzi inspektor na audyt do jakiegoś na przykład sklepu stacjonarnego. Wita się z obsługą i zadaje proste pytanie. Kto jest administratorem danych osobowych i czy został wyznaczony inspektor, a jeżeli został wyznaczony, to czy wiecie, panowie, panie, państwo, czy kto to jest? No i najczęściej nikt nie wie, ludzie kręcą głowami, że u nas nie ma administratora danych, a inspektor nie, żadnej kontroli nie było, ludzie nie wiedzą w ogóle, o czym jest mowa. To jest przerażające, ponieważ to oznacza, że te ryzyko naruszenia jest naprawdę olbrzymie. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy ktoś przychodzi do takiego sklepu i chce skorzystać z prawa do bycia zapomnianym albo chce uzyskać dostęp do danych osobowych w postaci monitoringu, bo przecież w sklepie jest monitoring. No przecież ta załoga tego sklepu rozpłacze się, nie będzie wiedziała, co zrobić. No chcemy właśnie jakby takie sytuacje eliminować. I liczymy na to, że taki kontakt bezpośredni nam w tym ułatwi. Szanowni Państwo, kolejne, ostatnie już w dniu dzisiejszym pytanie. Czy możemy odmówić podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych otrzymanej od firmy? W rozumieniu firmy zewnętrznej. Czy firma może nie podpisać umowy głównej ze względu na odmowę podpisania projektu ich umowy? Złożone pytanie, ale już odpowiadam. Możemy odmówić podpisania projektu umowy, który otrzymaliśmy od innej firmy. Zgodnie z kodeksem cywilnym to strony decydują o charakterze łączącego ich stosunku prawnego i powinny mieć możliwość wpływania i kształtowania tego stosunku. Nie może być sytuacji, w której otrzymujemy umowę, która jest pozbawiona możliwości negocjowania zapisów. Bądź też proszę pamiętać o tym, że umowy powierzenia bardzo często zawierają zapisy nie do końca zgodne z prawem albo omijające, wykluczające nasze uprawnienia. Ostatnio mieliśmy sytuację, w której opiniowaliśmy umowę z jednej z firm, która prowadzi strony internetowe dla wielu podmiotów. I okazuje się, że w tej umowie powierzenia zabrakło prawa, czy zostało to prawo jakby pominięte, albo celowo, albo nieświadomie, dotyczące możliwości prowadzenia inspekcji i kontroli przez administratora danych. To jest uprawnienie wynikające bezpośrednio z przepisów RODO. Umowa powierzenia przetwarzania danych musi zawierać taką wzmiankę dotyczącą takiego uprawnienia. Nie można tego uprawnienia umownie zrzec się, ani też udawać, że w związku z tym, że umowa powierzenia przetwarzania danych nie ma takiego zapisu, to administrator danych nie może kontrolować swojego podmiotu przetwarzającego. Oczywiście rozumiem tą firmę. Prawda jest taka, że w przypadku kilku tysięcy klientów ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której będą przyjeżdżały autokary inspektorów ochrony danych i będą prowadzić kontrolę czy audyty. Bo okazuje się, że to nie jest firma, tylko muzeum, w którym będzie ruch większy niż w Muzeum Narodowym. Także bardzo, bardzo dobrze rozumiem, o co tej firmie chodzi. Natomiast nie wolno ograniczyć tego prawa. Ci z Państwa, dla których ja jestem inspektorem ochrony danych, to doskonale wiedzą, że nie jestem skłonny jeździć nie wiadomo gdzie i po co i na co i denerwować i kontrolować podmioty przetwarzające. Tu nie chodzi o to. Chodzi tylko o to, żeby rzeczywiście umowy były zgodne z prawem. Natomiast w sytuacji, kiedy będzie trzeba, no to wtedy oczywiście taką kontrolę, czy taką inspekcję, czy taki też audyt, bo to różnie jest też nazywane, będziemy zmuszeni przeprowadzić i to zrobimy. Natomiast nie możemy zostać pozbawieni takiego prawa. Czy firma może nie podpisać umowy głównej ze względu na odmowę podpisania projektu ich umowy? Oczywiście, że może. Pamiętajmy, Szanowni Państwo, że każdy z nas, prowadząc negocjacje biznesowe, może w pewnym momencie stwierdzić, że już układany stosunek prawny jest nie do przyjęcia. To często się, Szanowni Państwo, zdarza w przypadku umowy głównej, już nawet nie tyle umowy powierzenia przetwarzania danych, ale no, to jest jeden z elementów. Pamiętajmy, że ta umowa powierzenia przetwarzania danych jest umową akcesoryjną. Bardzo często w umowach głównych jest zapis wskazujący, że kwestia przetwarzania danych osobowych zostanie uregulowana w odrębnym akcie, w odrębnej umowie. Ale duże firmy, które rzeczywiście obsługują wiele podmiotów, prawda jest taka, że ciężko jest im zmienić na potrzeby jednej firmy całe zasady powierzenia przetwarzania danych. Ciężko jest wskazać jednocześnie na wzór, który byłby idealny, który by obowiązywał. Oczywiście RODO umożliwia stosowanie takich klauzul umownych,
i najlepiej byłoby, aby rzeczywiście takie wytyczne z Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostały przekazane i wszyscy stosowalibyśmy jeden wzór umowy powierzenia przetwarzania danych, wpisując tam tylko odpowiedni zakres przetwarzania, odpowiedni charakter przetwarzania, kategorie danych i osoby, które za to odpowiadają i już. I wtedy byśmy byli rzeczywiście chyba najbardziej zadowoleni z takiej sytuacji. Natomiast proszę pamiętać, że kodeks cywilny również wskazuje na sytuacje, w których może strona, która poniosła koszty, dochodzić odszkodowania od tej strony, która zerwała negocjacje. Natomiast oczywiście w sytuacji, kiedy mamy bardzo rozbieżne stanowisko, jeżeli chodzi o pewne zapisy umowne, no to wtedy oczywiście każdy z nas może odmówić podpisania takiej umowy. I wierzcie mi Państwo szczerze, że bardzo często to się dzieje, tak? Są sytuacje, w których umowy są nie wiadomo przez kogo pisane, nie wiadomo skąd są te wzory brane. Nie wiadomo, czy umowę przygotowuje prawnik, czy tylko jest to aplikant, a być może jest to student, bo też mieliśmy taką sytuację, w której umowa główna była opiniowana przez córkę członka Rady Nadzorczej, studentki. Nie wiem, czy Wydziału Prawa, wszystko jedno. Natomiast no, ciężko jest jakby zgodzić się na zapisy, które rzeczywiście godzą w interes jednej ze stron. A pamiętajmy, że zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego powinniśmy dążyć do tego, aby ten układ i prawa i obowiązki stron były równe. Jest to ta podstawowa zasada działalności gospodarczej. Szanowni Państwo, czekam na pytania. Ja przypominam, że można oczywiście je zadawać i głosowo, i w razie co w formie czatu. Do Państwa dyspozycji jak zwykle pozostajemy, czy to pod infolinią, czy pod adresem e-mail, który bezpośrednio wskazuje nasz punkt kontaktowy, także zapraszam do kontaktu, zapraszam do zadawania pytań. No i oczywiście jeszcze mamy chwilę, w związku z powyższym zostaję do Państwa dyspozycji, proszę pytania zadawać. Oczywiście, jeżeli ich nie ma, to będziemy na dzisiaj kończyć. Nie widzę, nie słyszę, żeby ktokolwiek czy odzywał się, czy pisał, zatem bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze nasze spotkanie. Oczywiście zapraszam za tydzień. Przypominam również o szkoleniu 6 lutego. Tymczasem życzę miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie i do widzenia.